Cześć, witajcie, Nary 2023. Jesteśmy na stanowisku Agristalu, przejdziemy się, zobaczymy co firma w tym roku na targach pokazuje, tak? Odwracam kamerę i lecimy. Pierwsza z brzegu maszyna, chwastownik. Nowość w ofercie, dostępne rozmiary 6,7 metra. Tego typu maszyny będą potrzebne w tych nowych ekoschematach. Tu mamy wał, talerzówka, moi drodzy, wał daszkowy. Za chwileczkę będzie koncert oczywiście na początek. Andreas, moi drodzy, i Młotpol zakłóca. Talerzówka półzawieszana, koła podporowe z przodu, dwa rzędy talerzy, wózek centralny, głębokość hydrauliczna. Moi drodzy, w tym wydaniu wał rurowy. Kolejna talerzówka, trójnożowy. Gruber, 4-metrowy, rozkładany hydraulicznie. Wółka talerzowa i pojedynczy wał daszkowy. Pług dłutowy z wałem podwójnym kolczatkowym na zabezpieczeniu hydraulicznym. Nasz hit sprzedaży, czyli kultywator uprawowo-ścierniskowy. Tu jest wersja kultywatora z pazurkami z tyłu, bez wału. Ta maszyna, która jest u nas na placu, jest z wałem podwójnym całownikowym, tak, rozkładana hydraulicznie. Co nas tutaj na Pomorzu? Kolejny agregat uprawowy typu kompaktor, wałek z przodu, podwójne zęby kultywatora, wołka i dwa wałki rozkruszające z tyłu. Tu kultywator starego typu na szmaragdzie, jeszcze dwubelkowiec pod mniejsze ciągniki, wołka talerzowa, wał daszkowy, głębosz na sprężynach, sześciozębowy, koła podporowe z przodu, czyli taki głębosz typu solo. Kultywator typowo Gruber z wałem daszkowym na podwójnej sprężynie. No i tu mamy, wracamy już do przodu. Trójnożowy już pokazywałem, czyli mamy sporo firma w tym roku pokazała przekrojowo. Wszystkie maszyny, że tak powiem, są do obejrzenia na targach. Tak? Jak ktoś jest czymś zainteresowany, można się z nami skontaktować. Region zachodniopomorskie, Stargard, Dolice, okolice. Zapraszam do kontaktu i widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć. It's your day, believe it. It's your day with destiny. It's too late to leave it. After all, it's your party. Call it luck, call it fate. Call me beautiful to my face.